jest Tomasz Romanowski, reprezentant Berserkerów, który... Szczecińskich i skorpionów, tak, dobrze pamiętasz o całej swojej świcie, który właśnie rozprawił się z Iwonem Surdu. I jak oceniasz tę walkę? Jeszcze na gorąco, bo jeszcze emocje pewnie nie zaszły. Powiem ci, wiesz, wszystko kontrolowałem, brakowało mi trochę tego skupienia przez przeziębienie. Nie jestem do końca zadowolony, nie będę oszukiwał, nie cieszę się. No walczyłem ze sobą wczoraj, pół dnia, leżałem w łóżku, trzęsłem się cały. Ciężko mi było naprawdę, bo teraz też to odczuwam. Brakowało mi takiej charyzmy, tak jak zawsze mam przed walką. Cieszę się, że wygrałem. Chciałem zaznaczyć te dwie rundy. Trzecią chciałem jeszcze tak przypiłować delikatnie. Wiedziałem, że jeszcze wygrywam tę walkę. I pod koniec już zacząłem się bawić po prostu, żeby zakończyć tę walkę. Delikatnie mam kontuzję krocza. Sorry, Edytka. Będzie przerwa. Ale cieszę się, tak w sobie, na pewno w środku duszy. Okay. Powiedz Tomek, kiedy zaczęło się to gorsze samopoczucie? Kiedy były jakieś takie pierwsze symptomy, że coś jest nie tak? Mój synek był przeziębiony mocno, 39 stopni gorączki. 4 dni przed tym, przed galą robiłem wagę. Ta waga była naprawdę ciężka, jak może słyszeliście. Naprawdę było bardzo ciężko. Jadąc tutaj już czułem przeziębienie, ale przy tle gorąca, wanny i tak dalej, troszeczkę mnie puściło. Po zrobieniu wagi zacząłem się ładować. Zacząłem pić troszeczkę zimnych koktajli. Organizm nagle dostał szoku. No mówię, całego mnie telepało. Troszeczkę to nadrobiłem, ale no nie byłem sobą. Cały dzień leżałem w łóżku, przykryty dwoma kołdrami, ubrany w bluzy, w dresy. Spałem tak zresztą całą noc, żeby się wypłocić, żeby na siebie być gotowy. No nie byłem gotowy tak jak chciałem, tak jak na treningach to wyglądało, ale no co, no wygrałem, cieszę się, jadę dalej, cenne zwycięstwo, z dobrym zawodnikiem, tyle. Był knockdown z twojej strony, ale z kolei też złapał ciebie twój przeciwnik na taki high, który może nie do końca siadł, ale jednak chyba coś tam zrobił na tobie wrażenie. Twarda głowa za święte pięści. Sporo faulów ze strony przeciwnika było, właśnie wspomniane kopnięcie i palce w ostro, jak to tak, dwa razy było, no co, stałem, czułem te jajka, no ale co, no nie będę brał jakieś przerwy, 5 minut i kombinował, jeszcze gorzej może by to później zafunkcjonowało w walce, także od razu podjąłem walkę i biłem się po prostu. Tomek, tak jak mówiłeś, przez 3 rundy kontrolowałeś ten pojedynek, jednak nie udało się ustrzelić twojego rywala. Jak myślisz, czym on cię zaskoczył? Wydaje mi się, że mówię, troszeczkę bardziej bym był skoncentrowany, to bym był w stanie go ucelować, bo parę razy trafiłem i widziałem w oczach obłęd. Nie mogłem niestety doskoczyć, no bo musiałem jakby rozgraniczyć ten tlen z tym zawodowcem, umiałem w miarę to jakby rozgraniczać i te siły rozkładać, więc musiałem sobie poradzić przez całą walkę, w razie czego jakby nie było nokautu, żeby nie doszło do jakiejś głupiej sytuacji podczas walki. Więc nie rzucałem się, ale naprawdę widziałem, czy na wątrobę, czy na coś parę razy dostawało dosyć mocno i czułem, że naprawdę jest blisko, żeby to skończyć. Czy na brzuch bardzo, bardzo odczuwał, czy też na górę, nie? Akcent. Bardzo fajnie walczyłeś w tym dystansie w drugiej i trzeciej rundzie. Powiedz nam teraz, jaki był plan na tę walkę? Tak jak zawsze mam plan. Presję robić do przodu, kontrolować. Był wyższy, więc musiałem każdą jego akcję kontrolować, być blisko, żeby nie wpadać, żeby nie wciągnął mnie w swoją grę, że polecę, a on mnie wciągnie i mnie skuturuje, więc patrzyłem za podwójną gardę i robiłem robotę, cały czas swoje. Ty miałeś taki plan B, bo cały czas walka toczyła się w stójce generalnie i... Nie wiem, czy miałbym siłę walki, bym toczył wtedy. No właśnie. Znaczy, może bym miał tą siłę charakterem i tak dalej, ale no bym musiał do tej walki w parterze dojść, bo naprawdę było ciężko. No widzicie zresztą, jak stoję, często się cały... Czułeś przewagę szybkościową, tak. Bo było widać, że doskakujesz, uderzasz, masz tą kontrolę, ale ty czułeś, że faktycznie tutaj nie ma zagrożenia, że cię nie skontruje w którymś momencie? Nie, czułem, że za każdym razem go wyprzedzałem i to go irytowało troszeczkę i przez to jakby jego kombinacje gdzieś tam szły w dal. Miał zaplanowane, widziałem, szybko skontrowałem i od razu musiał na nowo ułożyć akcję. Teraz już tak na spokojnie po walce, walka wygrana, cieszę się z tego, że nie zrobił wagi? Wiesz, zdarzało mi się sam, że nie zrobiłem wagi, także nie będę tutaj siał farmazą. No, nie zrobił, nie udało mi się, trudno. Gadże jego zawijałem jakieś tam procent i tyle. Przed pojedynkiem wyczekiwana walka z Adrianem Bartoszyńskim?
No co, z Adriankiem, no wiadomo, jak władzarze będą chcieli, mogę z nim walczyć, tak? Jak oczywiście, wiadomo, polubiliśmy się w tym programie, wszyscy cały czas trzymamy ze sobą kontakt. Także no, jak władzarze będą potrzebowali, no, to zrobię tę walkę, jak nie, to mi się nie spieszy, jest dużo zawodników, co mogę walczyć z innymi, ale oczywiście nie unikam Brynoże, nie? Żeby to dziwnie nie zabrzmiało. On jest tutaj obecny z nami właśnie, też widziałem, jak się witaliście i być może, nie wiem, czeka na jakieś ogłoszenie, nie wiem, ale gdybyś miał wybór, czy nie chciałbyś z nim walczyć? Nie, to nie o to chodzi. Nie, ja nigdy już tak nie mówię. Jeżeli on chce, to ja też chcę. Wszystko. Nie jest tak, że jak mam wybór, to ja nie chcę. Dobrze, czy w związku... Jak ktoś chce ze mną, to ja biję się z każdym. Jasne, czy w związku z tym, że czujesz się osłabiony i teraz był intensywny czas za tobą, wygrałeś program, teraz wygrałeś debiut w KSW, powiedz mi, czy zamierzasz, planujesz jakąś dłuższą przerwę, żeby troszeczkę odpocząć? Wiesz co, najgorsze było to, że po programie miałem tą rękę złamaną tak. I nawet nie mogłem jakby świętować, nie? Bo chciałem, żeby się zagoiła i tak dalej. No fajna promocja, że jestem w KSW, więc chcę to ciągnąć i powiem szczerze, że ważyłem 97 kilo 16 sierpnia na obozie w Skorpionach. Ważyliśmy się, bo tam mamy codziennie wagę i 20 kilo rzuciłem w półtora miesiąca, także może też dlatego było to osłabienie i przeziębienie, aczkolwiek mówię też w rodzince, synek był chory i może to wszystko się tak nasiliło, że ten. Teraz chcę odpocząć, nie chcę być już w cudzysłowie, jak ja to mówię, obstrańcem i chcę trzymać się zasad i dietki i po prostu chcę iść dalej. Nic mnie nie boli, no tylko ty jądry. To dziękujemy. Dziękujemy wam, gratulacje. Dziękuję bardzo.